trochę taki boży szaleniec. Taki facet, co to jak chodzi boso, długie włosy, taki troszkę nieumyty, nie? 40 parę lat. Już wam mówiłem, że jakaśmy jechali autostradą, to dwóch autostopowiczów żeśmy zabrali z Ukrainy, którzy mieli jechać do Lipska, ale wylądowali na wodnej masie krytycznej, na tratwie zrobionej z tych wierzbowych, tych wysuszonych gałęzi. I kiedy dzwoniłem do Jacka tydzień później, to się okazało, że oni jeszcze są. Ale co się z tego wytworzyło, z tej ukraińsko-gądkowej koligacji? Jacek Gądek wymyślił następny projekt. Wierzba nie ma granic. To, co mi wczoraj opowiedział, on ma taką posiadłość, taką, no, trudno to nazwać posiadłością, jakieś takie domek gdzieś pod Krakowem, i zrobił sobie z wierzby płot. I ten płot jest pięknie zazieleniony, a oczywiście wali w górę, takie pokrzyżowane, one się już pozrastały. I teraz Jacek wymyślił na wrzesień warsztaty z dziećmi właśnie w ramach tych wierzba nie ma granic, czy nie zna granic. I co powiedział? Że on ten płot zdekonstruuje. Dość płotów, powiedział, nie ma granic. Zetnie tą wierzbę, weźmie wszystkie gałęzie do posadzenia, do wykorzystania, rozbije siatkę, betonowe słupy i mówi, wtedy ta kopuła, która jest w ogrodzie wierzbowa, którą zbudował, to dopiero odetchnie i ludzie będą mogli wejść. I to jest to, co mi się podoba. Koleś własny płot odgradzający posiadłość od drogi rozbija w ramach nie ma granic. Fajny. We wrześniu będzie to robił. Zapraszam mnie, żeby przyjechać. Nie wiem, czy będę mógł.